Witam ponownie w Assassin's Creed. No dobra, mamy tutaj podobno blisko mieszkańców do ocalenia. Yuppie. Hej, czy nikt mi nie pomoże? Młodzi voleur! No to po drugiej stronie jest, tak? Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft! Bewegung! Bandit! J'aurai ta peau! Ne reste pas là! Przyznam się szczerze, że z nimi już ciężej się bije. Się więcej HP braci. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Nie powiedzieli, co zamierzali ze mną zrobić, ale widziałam mrok w ich oczach. Nie mam cię jak wynagrodzić, ale bądź pewien, że moi bracia będą widzieć w tobie przyjaciela. Duże chłopy lecą. Zastanawiałem się, kiedy przybędziesz. Duże chłopy przyleciały. Dobra, gdzieś tutaj jest na górze. Mamy. Podobno szukasz informacji na temat Sibranda. Karam dowiedział się czegoś, co może cię zainteresować. Znajdź go, jeśli chcesz usłyszeć więcej. Dobra, zobaczmy, gdzie jest nasz kolumpel. Nie wolno ci tu być! Zanim komuś to się stanie. Chodźcie, ludzie! Daleko ten nasz kumpel. Nawet bym powiedział, że bardzo daleko. Jak można być tak nieostrożnym? Tak, na pewno chodź. Znajdziesz tu coś dla siebie. Koniec szukowano jeszcze nie dzień. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Nie wolno ci tu być. Cicho, Dejdź. Bodzi, j'aurai ta peau. Pokój i bezpieczeństwo, bracie. Super. Wszędzie cię szukałem. Ukradłem dziś ten list. Rzuć na niego okiem, może ci się przyda. Dochodzenie zakończone, zdobyliśmy w tym napisem, że Sibrand wkrótce ucieknie na swój statek. Ani kroku dalej! Zrobi sobie krzywdę, on ja mu wtedy nie pomoże. Skargi i zażalenia należy kierować do przedstawiciela gildii w sądzie morskim. Nieposłuszeństwo będzie karane więzieniem. Oczyścić wszystkie zatumowane statki z ładunku i załogi. Kapitanowie mają zgłosić się do przedstawiciela zakonu krzyżackiego w celu przeniesienia. Każda próba zatrzymania przejętego statku zostanie surowo ukarana. A chcesz się bić? Ten mnich prosi się o łomot. Jeszcze stopy tej. To znowu walki? To nie skończy się dobrze. Ale mnie ten z tyłu wkurza. To nie moja wina!
Ja tylko wykonuję rozkazy! Jeśli chcesz odzyskać statek, zwróć się do sądu! Nie o to mi chodzi. A o co? Sibrand przejął ponad 100 statków. W jakim celu? Blokady! Mają wypłynąć na pełne morze i ustanowić kordon. Po co? Czyżby Salahaddin zamierzał zaatakować od morza? Nie, nie przed nim się bronimy, lecz przed statkami z domu. Mają odciąć Ryszarda od posiłków. Dlaczego? Jeden z wasali Ryszarda chce go w ten sposób osłabić. Nie wiem. Zapytaj Sibranda. On wydał rozkazy. Ja tylko mam je wykonać. Proszę, puść mnie. Powiedziałem wszystko, co wiem. Przykro mi. Nie mogę ryzykować, że mu o mnie powiesz. Co mu się stało? Co mu się stało? Nie żyje, kurde! Chyba, że to o mnie chodziło. Chociaż przyznam, że tutaj może być dosyć ciekawe, bo jest całkiem spore to miasto i wysokie niektóre rzeczy są. Zobaczcie, jak wysoko można się wspiąć. Co to? Ale na razie chciałbym jeszcze... ten punkt obserwacyjny załatwić. Tak, chodź, chodź! Pokażę ci. Czy wyglądam na kupca? Nie, więc odejdź! Słuchajcie! Tylko dziś obniżam ceny wszystkich towarów! Rybny młot, cibule pierwszywy. Proszę, nie zabijaj mnie! Na pewno zrobi komuś krzywdę. Nie, wyglądam jakbym uciekał. No co? No chyś ty pana! No to może się tutaj ci wydawać. No chyś ty pan! Cierpię partout! Zapłacisz za to głową! Może nie tym razem. To koniec twojego życia! Kurde, kolejny tu jest, już myślałem, że... Nie ufaj Niemcom, pamiętaj. Kurde, by was. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. No przecież już wszedłem, ja pierdolę. Proszę tylko o parę moment! Proszę! Nawet co on zamierza. Dobra, uciekliśmy. I tu mam jakąś wieżyczkę. Nie, no to miałeś skoczyć tu. Tu. A, to nie chcesz. Czekajcie, muszę się Nic tu po tobie! Odejdź natychmiast! To jest tamta wieża, tak?
Wdrapuj się, wdrapuj. Chociaż tu obstawiam, że nie mamy wszystkiego. A zobaczymy, czy kolejne punkty synchronizacji też są za 15 punktów. I czy w ogóle się pojawi, czy można trzeci pasek mieć. Można chyba mieć trzeci pasek. A to co? Moja rodzina choruje. Nie pomożecie mnie paroma monetami? Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. To jest informator. Ty! Tak, ty! Poznaję te szaty. Schowaj broń! Nie mam złych zamiarów. Potrzebuję pomocy. Zadarłem z pewnym człowiekiem, a on chce mnie zabić. Mniejsza o szczegóły. Wiedz, że należało mu się. Doprowadź mnie bezpiecznie do bram miasta, a wynagrodzę ci to. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Daleko ta brama? No, niedaleko. O, co się stało? Automuchę przejechało. Chodź, chodź. Gdzie się podziałeś? Umieram. No nie bądź takim ciulem. Tak dobrze nam szło. Tutaj coś źle poleciałem. Ale jak już jestem tu, to jest tam. Dziwne. Po co ten głupiec robi? Puszczaj! Nic nie zrobiłam! Gib salwego! Jak mi tym tore beszła! Puszczaj! Nic nie zrobiłam! Dobra, na razie sobie puścimy. Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Tak, tak, tak. Kto to zrobił? To jest, ale cicho. O, widzę flagę, której nie podniosłem. Kto widział, co tu się stało? Co za głupiec? No dobra, co dalej? Co mu się stało? Ha.
się zastanawiam, czy tu nie ma. Kto widział, co tu się stało? To chyba strasznie będzie, co? Nie. Ale skądś, gdzieś coś jest. Bo jestem obserwowany przez kogoś. A, chyba tamta wieża. Nie masz tu nic do roboty. Odejdź. Wróćmy do tego informatora. Może tym razem będzie. Chciałby z tym bardziej spotkać. Nie, proszę, nie odchodź! Proszę tylko o pamięć. Puisse le Seigneur me donner la force! Już nie żyje! Ale to nie jest. No już, nie powinieneś powaszczy na twarzy, której nie zdołasz wygrać. Nie, nie zdałem wygrać tej pałki, to się kurde ścigisz. Nie zabijaj mnie! A więc w okolicy jest morderca! O mój Boże! Kto to zrobił? To straszne. No chodź, bo też niedaleko. Co tu się stało? Niewierny! Ja już też tablo sobie nie. Zresztą ma wszystko w nosie. Brudny asasyn! Giń! Co? Kto to zrobił? Powiedz! Umieram z głodu! Potrzebuję paru groszy na jedzenie! O, co się stało? Co? Kto to zrobił? Powiedz! Doskonale. Chyba jestem już bezpieczny. Ach tak, obiecana nagroda. Proszę. Ta mapa bardzo mi się przydała. Mam nadzieję, że będzie ci równie pomocna. Dobrze. O, możemy iść dopiero asasynów. Fajnie, ale tutaj podobno możemy kogoś przesłuchać. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet. Proszę. Nie, proszę, nie odchodź. Proszę tylko o parę miedziaków. Nie, robi się coraz gorzej. Jego paranoja nie zna granic. Podwoił warty. Nikt nie może spać. Nie było tak źle, dopóki nie postanowił zadomowić się w porcie. Planuje coś na morzu. Po to tu przybyliśmy. Planuje? Co? Moja rodzina choruje. Co to ma znaczyć? Wy dwaj, co tak szepczecie w kącie? Spiskujecie! W żadnym razie. My tylko? Tylko co? Jakie macie przede mną tajemnice? Nie rozumiesz. Przeklęci asasyni. Prawdopodobne, że już tu są. Obserwują nas. Nie, proszę. Czy to was śmieszy? Tak? Śmiejcie się, póki możecie. Odwoić patrole. Które? Widzicie? Nie starczy nam ludzi. To ich znajdźcie. Jeśli trzeba, ściągnijcie rycerzy z pola. Moja rodzina choruje. Niech pomożecie mnie paroma monetami. Potrzebuję pieniędzy, panie! Jestem biedna, chora i głodna! Błagam was, panie! Proszę tylko o parę monet! Proszę! Błagam was, panie! Proszę tylko o parę monet! Proszę! Proszę!
błagam! Czemu jesteś taki okrutny? Co ja zrobiłam? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft! Ratunku! Ludzie! Je le Seigneur est pitié de ton âme. Co to jest? Próba zabójstwa. Tamta wieża prawdopodobnie. Właści ci no właś. Błagam was, panie, proszę tylko o parę monet, proszę! Na pewno postradał zmysły. Zrobi sobie krzywdę, a ja mu wtedy nie pomogę. Nie wolno ci tu być! Rodzina choruje, niech pomożecie mnie paroma monetami. Paroma dziadu, wszystko, proszę. No co? Mówiłem, że trzeba mieć dobrą wprawę w tym wszystkim. A jak się zagra godzinę drugą, to tak naprawdę ta wprawa jest perfekto. Nie no, druga godzina nie, przepraszam, zaraz kolejny odcinek dopiero zacząłem nagrywać. Przed 20 minutami więc jakaś tam wprawa się zrobiła w międzyczasie. Głupcze, uważaj! Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Lepiej za to przeszkodzę. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Rozumiecie? Jestem biedna, panie, potrzebuję pieniędzy. Qu'est-ce que tu veux? So ich dich wiedersehe, bist du ein toter Mann. Nic nie zrobiłam! Złodziej! To cię nauczy nie kraść! Co ja zrobiłam? Łehak! To koniec twojego życia! Zapłacisz za to głową! Myślisz, że mnie zgubisz? To zbytła! To nie ma! Dzięki ci, dzięki! Znajdę sposób, by ci odpłacić za tą dobroć. Przysięgam! Dobra, wiecie co właściwie... Straże! Straże! Ten człowiek właśnie kogoś zabił! Glaubst du wirklich, dein Gott schert dich darum, was mit dir passiert? Du bist kein Mönch! Dein Gott hat dich verlassen! Ratunku, nikt mi nie pomoże! Glaubst du wirklich, dein Gott schert dich darum, was mit dir passiert? Pomocy! Ratunku! Ja ci zaraz pomogę, staruszku, tylko
Nie jestem przekonany, że tylko szysz jest tym dobrym połączeniem, ale zaraz się przekonamy. Cichulnie, chulnie. Du bist kein Mensch! Pomocy! Ratunku! Nikt mi nie pomoże! Finalnie na Pierici! Höre den Vorteil! Ja, głupcy! Ty nie widzisz, że się przegrałem! Puszczę ci krwi! Ja, czy on próbuje walczyć? Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Zastanawiam się bardzo, czy trzeci pasek HP można odblokować. To zły znak. Tu gdzieś jest blisko bardzo. O nie. Kto to zrobił? Straszne. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami. Hej, czy nikt mi nie pomoże? O hraban łazi! Nie wierzę! To śmierci, poganinie! Może przemoczyć się na zabijanie. Mogę cię zabić w zamkniętym oczu! Powinnam ci podziękować, chociaż nie myśl, że nie poradziłabym sobie sama. Mimo to dobrze się sprawiłeś u mego boku. Zadbam, żeby twoje zasługi zostały odpowiednio nagrodzone. Cieszę się niezmiernie. Chociaż nie idziemy do biura asasynów, a co? Kto to zrobił? To straszne. Kroci mnie po prostu, żeby... Prawie mnie zabiłeś! Żeby sprawdzić, co jest grane. Witaj, bracie. Jak idą poszukiwania? Całkiem nieźle. Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno Sibranda zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al-Mualim ostrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Oczywiście, Rafiku. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach go osłabi. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się niebawem. Punkt kontrolny, save też powinien być. Dziękuję w takim razie za oglądanie. Widzimy się niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.